strażnica. Natrafiliśmy w starym tartaku na miejscową. Zraniliśmy ją, ale wygląda na to, że zastawiła pułapki wokół budynku. Mamy jednego martwego. Robię obchód. Jest tam kto? Nie bój się, nic ci nie grozi. Możesz wyjść. Widocznie wciąż się ukrywa. Na pewno ukrywa się gdzieś tutaj. Może natrafię na ślady. Krew, ten coś jest ranny. Stój! Ani kroku dalej! Nie należę do trójcy. Na imię mam Lara, a twój rewolwer nie jest naładowany. Widzę, że bęben jest pusty. Iglica i tak była zepsuta. Jesteś ranna. Krew, ten ktoś jest ranny. Muszę tylko usiąść na chwilę. Lara, tak? Ja jestem Nadia. Przydałaby mi się twoja pomoc. Jak mogę pomóc? Mój dziadek wykradł się z wioski nocą. Podejrzewam, że zmierza do złowrogiej doliny, gdzie mieszka wiedźma Baba Jaga. Próbowałam go odnaleźć i wtedy złapali mnie najeźdźcy. Zanim się urodziłam, wiedźma zabiła moją babcię. Dziadek zawsze mówił o zemście, ale nie sądziłam, że odważy się. Nie ma dużo czasu, a sama nie mogę iść w tym stanie. Musimy go odnaleźć. Pójdę w tę stronę i zobaczę, czy natrafię na jego ślady. Dziękuję. Droga do doliny wiedzie przez jaskinię na wschód stąd. Lara, znalazłam krótkofalówkę przy jednym z najeźdźców, których zabiłaś. Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Podczas gdy opatruję ranę, mogę monitorować częstotliwość najeźdźców. Dam ci znać, gdy usłyszę coś przydatnego. Nadio, co więcej możesz powiedzieć na temat złowrogiej doliny? Moi ludzie trzymają się z dala od tego miejsca. Unikają go od wieków. Ale gdy nadeszli Sowieci, próbowali założyć w dolinie posterunek. Rozłościli Baba Jagę, a ta doprowadziła ich do szaleństwa. Dziadek opowiadał mi o niej. Żyje w magicznej chatce, która może chodzić na kurzych łapkach. Wierzysz w to wszystko? Chatka na kurzych łapkach? Ufam dziadkowi. Był w gułagu, gdy Sowieci zabrali babcię do doliny, aby pomogła im w badaniu ruin. Wiedźma zabiła ją, a dziadek nigdy jej tego nie zapomniał. Ale wiedźma rodem z... Ale wiedźma rodem z rosyjskiej bajki? Brzmi mało prawdopodobnie. Po prostu uważaj na siebie. W dolinie coś jest. Nic dobrego się tam nie dzieje. Laro, czekaj, odbieram transmisję. Musisz to usłyszeć. Strażnica, zgłoś się!
To na pewno widma. Zdecydowanie coś się tam dzieje. Cokolwiek to jest, dojdziemy do sedna sprawy. Jest tu mały obóz. Wygląda na to, że dziadek dotarł przynajmniej tak daleko. Jesteś blisko doliny. Nadia, chyba znalazłam złowrogą dolinę. Nie wiem, czy to Baba Jaga, ale coś tutaj jest. Ostrożnie, to jej teren. Nadio, moja wnuczko, zapewne już się dowiedziałaś. Wyruszam do doliny, by zabić wiedźmę, Baba Jagę. Chcę pomścić twoją babcię. W naszej dolinie pojawili się uzbrojeni ludzie, którzy przylatują tu helikopterami. Nie wiem, czego chcą, ale wiem, że jeśli mam wyruszyć w drogę, to jest moja ostatnia szansa. Zasługujesz na to, by poznać prawdę, by dowiedzieć się dlaczego. Twój dziadek nie jest mądrym człowiekiem. Dzięki ciężkiej pracy stałem się dobrym człowiekiem ze względu na twoją babcię. Jednak nie zawsze tak było. Przybyłem z zachodu. Tam, nawet w małej wiosce, mieszkają tysiące ludzi. Byłem leniwym młodzieńcem i marzyłem o łatwym życiu. Dlatego wstąpiłem do partii, by zasiąść za wygodnym biurkiem w wielkim mieście. Jednak przysłano mnie tutaj, na koniec świata. Miałem nadzorować kobiety i mężczyzn przy pracy. Patrzeć, jak umierają tu z głodu. Miałem uczestniczyć w ich karze. Wiedziałem, że czynimy zło. Nie wiedziałem jednak, jak z nim walczyć. I wtedy spotkałem ją. Pierwszy kontakt z tubylcem w podeszłym wieku miał miejsce o 7:00. Z początku uznaliśmy, że bierze udział w ataku na obiekt, ale oddalił się, zmierzając w kierunku części kanionu nieoznaczonej na mapach. Otrzymaliśmy zgodę na podążanie za nim w bezpiecznej odległości, po czym natknęliśmy się na ruiny oraz inne interesujące ślady. Staramy się zachować spokój, jednak zdaje się, że dokonaliśmy ważnego odkrycia. Chyba zgarniemy premię za to znalezisko. W powietrzu jest jakiś pyłek. Kwiaty. Co mówisz? Co mówisz? Nie rozumiem cię. Coś jest nie tak. W głowie mi się kręci i... O nie. To miejsce jest problem. Nie. To musi być sen. To nie dzieje się naprawdę. To nie może być. Po prostu idź dalej. Laro! Tato? Nie, to niemożliwe. Nie, chwila.
Chodźmy na trop. Chwila. Gdzie ja jestem? Jak daleko prowadzi ta ścieżka? Chodź tu. To się nie dzieje naprawdę. To nie on. Tato, przestań. Proszę. Boże, nie. Muszę się stąd wydostać. Za tymi mitami kryje się prawda. Chcę tylko stąd odejść. Wiesz. Nie. Nie, to niemożliwe. Kim jesteś? Czemu to robisz? Przestań! Przestań do diabła! Kim jesteś? Chodź, a przekonasz się. Halucynacje. Boże, mam nadzieję, że to były halucynacje. Halucynacje? W dolinie rośnie kwiat, który daje wizję, ale jego działanie jest zbyt słabe. Masz pojęcie, co to za miejsce? Widzę rury i przewody. Chyba radzieckie. To musi być posterunek, który Sowieci założyli, aby badać ruiny. Moja babcia była uczoną, sprowadzili ją tutaj, aby pomogła w badaniach, ale to był ostatni raz, kiedy dziadek ją widział. Ocalał tylko jeden człowiek, oficer, który wydostał się stamtąd kilka tygodni później. Powiedział, że wiedźma zmuszała ich do różnych rzeczy. Gdy wylałam mu drinka na twarz, wiedziałam, że popełniłam błąd, ale i tak to zrobiłam. Myślałam, że wyraz zaskoczenia na twarzy mistrza Diatłowa był wart utraconych funduszy na badania. Postąpiłam głupio. Jeszcze przed świtem dranie z KGB wyważyły moje drzwi. 5 lat. Obóz pracy.
Nie mają już odwagi nazywać rzeczy po imieniu. Nazywają go stacją wolności. Kłamcy. To gułak. Obiecałam sobie, że nie dam im się złamać. Ale już w pierwszym tygodniu błagałam o litość. Muszę się stąd wydostać. Jest pewien strażnik, rumiany młodzieniec o imieniu Iwan. Słodki, ale nie ma za grosz rozumu. Nie chcę wykorzystywać kogoś tak prostolinijnego, ale jeśli tego nie zrobię, zginę tu. Ktoś tutaj był. Całkiem niedawno. Na ruinach wzniesiono jakąś budowlę. Co tam widzisz? To jakaś bimbrownia. Pachnie tak samo jak te kwiaty. A niech to. Już rozumiem. Przerabia pyłek kwiatowy. Wytwarza z niego broń biologiczną. Żadna magia, Nadio. Po prostu ktoś, kto jest bardzo sprytny. Ale jeśli to tylko człowiek, czemu pyłek nie działa na nią? Jeśli ona może oprzeć się jego działaniu, my także możemy. Nie mogłam wziąć na ręce własnej córki. Zabrali ją prosto ze stołu operacyjnego. Próbowałam walczyć, ale było ich zbyt wiele, a ja zbyt słaba. Potem odciągnęli mnie, rozdzielając naszą trójkę. Zabrali mnie do ukrytej doliny, gdzie znajdują się antyczne ruiny. Mówią, że jeśli będę współpracowała, zobaczę jeszcze rodzinę. Nigdy nie zaufam tym potworom, ale lepszego planu nie mam. Widziałam tu ciekawe kwiaty. Ich pyłek mieszał moim oprawcom w głowach. Nie mogą iść dalej niż nasz mały obóz. Ściągnęli mnie tutaj w nadziei, że moja wiedza botaniczna pomoże im znaleźć odtrutkę. W końcu państwo ma ze mnie jakiś pożytek. Przytakuję i uśmiecham się. Odgrywam swoją rolę. Ale oni nie złamią mnie ponownie. Będę żyła. Dla mojej córeczki. Dla Iwana. Muszę przedostać się przez te drzwi. Wiele tygodni upłynęło od czasu, gdy ci dranie wywlekli mnie z gułagu i zostawili w tej dziwnej dolinie, z dala od Iwana i mojej córki. Kazali mi znaleźć jakiś sposób na wyeliminowanie nietypowych skutków działania pyłku, który unosi się tu w powietrzu. Sądzę, że znalazłam recepturę, która może zadziałać. Wyciąg ze strąków z nasionami rośliny. Wątroby zwierząt, które żywią się jej kwiatami i metabolizują toksyny. Pochodna fenotiazyny z ostatnim składnikiem wiąże się pewne ryzyko. Spore ilości tego związku można znaleźć w gułagu, gdzie jest używany jako środek owadobójczy. Jest również stosowany jako podstawowy lek przeciwpsychotyczny, a jego budowa chemiczna przypomina inne badane przeze mnie związki. Mikstura może też okazać się trująca.
Wypróbuję ją dziś na sobie. Znalazłam coś. Jeden z więźniów zapisał recepturę na substancję, która może neutralizować działanie pyłku. To musi być dzieło mojej babci. Wiedźma zabiła ją, a teraz ona pomoże uratować dziadka, zupełnie jak w jego opowieściach. Nadia... Nie trać wiary, Laro. Wróć do kompleksu radzieckiego, gdzie się poznałyśmy. Pomogę ci znaleźć to, czego potrzebujesz. Nie potrafię znaleźć słów, którymi mogłabym opisać to, co właśnie widziałam. Dobra, Nadia. Jestem z powrotem w kompleksie. Gdzie powinnam zacząć szukać? Dobrze. Najpierw strąki z nasionami. Kwiaty rosną w okolicznych jaskiniach. Nigdy nie ma ich na tyle, aby się rozchorować, więc możesz je zbierać bez obaw. Wątroby nie powinny stanowić problemu. Okoliczne jelenie żywią się tymi kwiatami, więc musisz je tylko upolować. Co do środka owadobójczego, mam pomysł, gdzie możesz go znaleźć. Dziadek nauczył mnie czytać po rosyjsku, więc przeglądam stare wykazy sprzętu, aby zobaczyć, gdzie przechowywali taką substancję. Dam ci znać, jak coś znajdę. Dobrze. Póki co zacznę zbierać pozostałe składniki. To te kwiaty. Teraz potrzebuję tylko strąki z nasionami. Mam coś, co powinnaś usłyszeć. Podłączam cię. Wciąż brak kontaktu z oddziałem Bravo. Odkąd wezwali pomoc, nie otrzymaliśmy od nich żadnego sygnału. Musimy wysłać ekipę ratunkową. Dokończcie patrol wokół kompleksu radzieckiego i spróbujcie wytropić tę miejscową. Ta dziewucha ma jakiś związek ze zniknięciem oddziału Bravo. Potrzebujemy więcej informacji, zanim wyślemy tam więcej ludzi. Potwierdzam. Masz gdzie się ukryć? Jestem w jednej ze starych kryjówek. Rozstawiłam na zewnątrz sidła. Pod ziemią biegnie tunel, więc w najgorszym wypadku mogę nim uciec, ale wciąż muszę przejrzeć do końca wykaz. Laro, czy to jest dla ciebie normalne? Nie przywykłam do tego, że ktoś usiłuje mnie zabić. Nie sądzę, aby można było do tego przywyknąć. Po prostu uważaj na siebie.
związek chemiczny z notatek babci? Fenotiazyna. Chyba znalazłam. Przechowywali go na dolnych poziomach huty miedzi. Latem traktowali nim termity. Jesteś pewna, że to ten sam związek, Nadia? Jestem pewna, że to związek z receptury babci, ale nie wiem, czy jest bezpieczny do picia. Przekonamy się. Idę tam. Znalazłam. Mieszam składniki. Jakieś nowiny na temat patrolu? Przechwyciłam kolejną transmisję. Przemieszczają się. Gdzie są w tej chwili? Są... O nie! Idą prosto na ciebie. Może udać się przekraść obok nich, ale nie jest już za późno. Przykro mi na... Mówiąc, jakoś się do tego nie palę. Jeśli zadziała, sama jej sobie przyrządzę i dołączę do ciebie w dolinie. Dam ci znać, gdy dotrę na miejsce. Wystarczy tylko na dwie dawki. Muszę używać ich oszczędnie. Nadia, antidotum działa. Wszystko wygląda może nienormalnie, ale zupełnie inaczej niż poprzednim razem. Dobrze. Przyrządziłam własne antidotum. Starczy też dla dziadka, jeśli go znajdziemy. Idę do ciebie. Strachy na wróble, oczywiście. Ach,
Już myślałam, że dalej tu będzie. Gdy poczucie winy związane z pracą w gułagu stało się nie do zniesienia, zacząłem się buntować. Ukradziony śrubokręt, zawieruszone dokumenty, daremne starania, które nie mogły niczego naprawić. Pewnego dnia przyłapano mnie na głupiej, ryzykownej rzeczy. Twoja babcia, Serafima, odezwała się i wzięła winę na siebie. Bezlitośnie ją za to pobito, ale ja byłem uratowany. Gdy znalazłem odpowiedni moment, by jej podziękować, splunęła mi pod nogi i powiedziała, że zaryzykowałem życie nadaremnie. Rzuciła mi wyzwanie, bym zrobił coś więcej. Pod wieloma względami bardzo ją przypominasz, Nadiu. Z początku myślałem, że jest okrutna. Nie usłyszałem od niej słowa uznania za moje drobne przejawy nieposłuszeństwa. To miejsce, gułag, wysysało z ludzi nadzieję i pożerało najdrobniejsze resztki godności. Powiedziała mi, że z każdym dniem, w którym nie podejmuję walki z tym stanem rzeczy z pełnym zaangażowaniem, ponoszę część winy za te okropności. Zażądała ode mnie uczciwości, bo wiedziała, że jestem w stanie podjąć to zobowiązanie. Nigdy wcześniej nie zaznałem od nikogo takiej życzliwości. Za to ją pokochałem. To ekwipunek Trójcy. Coś tu nie gra. Zgubiliśmy staruszka, który wszedł do doliny. Zgubiliśmy Fischera. Zgubiliśmy Parkera. Po prostu zniknęli. Bez śladu. Nie wierzę już w to, co widzę. Mam przywidzenia. Widzę martwe ciała i gorsze rzeczy. Poruszają się i są tak wielkie, że przesłaniają gwiazdy. Nie potrafię odróżnić przywidzeń od rzeczywistości. Nie jestem pewny, czy jest jeszcze jakaś rzeczywistość. Może winne są nasze oczy. Musimy się ich pozbyć. Ręce już mi się nie trzęsą. Zacznę od Billingsa. Stój! Nie ruszaj się! Ostatnim razem musiałem przejść tuż obok niego. Nie widzę żadnych zwłok. Może wciąż żyją. Nadia, co wiesz o znajdujących się tu ruinach? Nawet nim zadomowiła się tu wiedźma, nasi ludzie unikali tej doliny. Założyciele budowali tam ołtarz, ale coś im się stało. Nikt z nas nie zapuścił się tu od pokoleń. Bądź ostrożna. Może twoje omamy nie były prawdziwe, ale to miejsce wciąż jest śmiertelnie niebezpieczne. Zwykłe wilki. No niech to. Zdecydowaliśmy, że poczekamy, aż skończy się zima. Ukrywaliśmy zapasy, sporządzaliśmy mapy, planowaliśmy. Przydzieliłem ją do prac w barakach. Pomagała mi w wynajdywaniu sposobów na spowolnienie działania gułagu. Unieruchomienie dźwigu hydraulicznego sprawiało, że setki ludzi nie podjęło tego dnia pracy w kopalniach. Przecięcie przewodów w kilku ciężarówkach pozwalało wyeliminować dodatkowe prace zaplanowane na kolejny tydzień. Ropa na ziemi. Oto i źródło magicznego ognia. Dotarłam do pierwszych ruin. To nie wygląda na ołtarz. Ten mechanizm pełnił jakąś rolę. Widzę liny i drewniane tryby. Założyciele budowali wyciągi w innych częściach doliny, aby przemieszczać ludzi lub materiały pomiędzy wzgórzami, ale wszystkie się rozpadły. To musi być to! Spróbuj dotrzeć na samą górę. Idę. Jestem w kanionie. Dam ci znać, gdy dotrę na miejsce. Może udałoby się zaczepić liny na tym bloczku. Jest ciemno. Inni czają się gdzieś wokół. Słyszę, jak sapią. Przebłysk świadomości, ale czuję, że już się kończy. Zdarzają się coraz rzadziej. Jesteśmy chorzy. Zatruci. Coś jest nie tak. Nieważne. Zapomniałem, po co tu przyszliśmy. Zapomniałem, skąd przybyliśmy.
prawie nie pamiętam, kim jestem. Jest tu ktoś jeszcze. Porusza się wśród nas, gdy pełzamy i szlochamy. Duch. Bogini. Demon. Szepcze. A my słuchamy. Słuchamy. Może dałoby się to z czymś połączyć. Zamknęli mnie z innymi rosyjskimi więźniami. Widziałem w ich oczach nienawiść i nie czułem do nich urazy. Dla nich byłem po prostu jednym ze sprawców ich poniżenia i upodlenia. Nie powiedziałem mi o próbach, które wcześniej podejmowałem. Nic z tego nie było w stanie wynagrodzić im doznanych krzywd. Gdy wybuchło powstanie, byłem gotów. Tubylcy, więźniowie, którzy trafili do gułagu z pobliskiej wioski, nie byli przetrzymywani razem z Rosjanami. Wiedzieli o moich próbach oporu i dlatego nie zabili mnie razem z innymi strażnikami. Po raz pierwszy trzymałem na rękach swoją córkę, twoją mamę. A wokół nas płonął gułag. Ludzie z wioski przygarnęli nas oboje i, nie zważając na własne przesądy, zgodzili się wyruszyć do doliny, by pomóc mi w uratowaniu twojej babci. Jestem na górze nadal. Jestem tuż za tobą. Nie chodź beze mnie. Thank you.
No proszę. Wiedźma używała wyciągu cały ten czas. Nawet usprawniła go nieco, ale nie sądzę, aby te liny wytrzymały dużo więcej kursów. Potrzebny jest tylko jeden. Dwa. Chciałabym wrócić. Prędzej czy później. Spróbuj pociągnąć dźwignię na platformie. Może wtedy ruszymy. Twoja wiedźma jest sprytna. Wszystko w tej dolinie urządzono tak, aby utrwalać mit o Baba Jadze, a pyłek kwiatowy dopełnia dzieła. Ostatnim razem, gdy widziałam ten wyciąg, wyglądał zupełnie inaczej. Co widziałaś? Dokładnie to, o czym mówi legenda. Domek na kurzych łapkach. Ale bez pyłku to tylko stara rudera. Przykro mi. Wierzyłam w opowieści dziadka. To Rosjanka. Ktoś, kto zna ten mit dobrze. Nadia, możliwe, że twój dziadek wie, kim ona jest. Mówiłaś, że był więźniem w gułagu. Nie do końca. Dziadek był strażnikiem. To babcię więziono. Była wybitnym naukowcem. Sprowadzili ją do doliny, aby pomóc w badaniu czegoś w ruinach. Wtedy zjawiła się wiedźma. Dziadek nigdy sobie tego nie wybaczył. Zabicie wiedźmy nie przywróci życia twojej babci, ale rozumiem. Miejmy nadzieję, że dotrzemy do niego na czas. Nadia, chodź szybko! Nie. Nadia? Jak? To ten pyłek. Daj, ja to zrobię. Dziadku, słyszysz mnie? Próbowałem. Nie zdołałem jej uratować. Próbowałem. Już dobrze. Zostanę przy nim, Laro. Już czas. Została ci tylko jedna dawka. Użyj jej dobrze. Gdy mieliśmy podjąć naszą wyprawę ratunkową, z doliny wyszedł jeden z żołnierzy. Na jego ciele widać było ślady tortur. Nie mieliśmy co do tego wątpliwości. W czasie powstania jego ludzi zaatakowała wiedźma. Zabiła Serafimę razem z tymi, którzy ją więzili. Powiedział nam o chodzącym domu, o przerażającym głosie wiedźm. Bajka dla dzieci stała się prawdą. Umarł następnego dnia. Baba Jaga nie zostawia nikogo przy życiu. Chciałem iść dalej, by pochować twoją babcię, ale po tym zdarzeniu nikt nie odważył się wejść do doliny. Wiedźma musi być w środku. Nadeszła chwila prawdy. To ona. To zawsze była ona. Na skraju pola widzenia, w ciemności. Zawsze gdzieś blisko. Ona jest powodem, dla którego tu przybyliśmy. Po prostu dotąd tego nie dostrzegaliśmy. Jest centrum świata. Potrafi sprawić, że mgła wiruje wokół nas, dławiąc nasze umysły. Potrafi dać nam świadomość. Wymówiła swoje imię Baba Jaga i nasze rany się zasklepiły. Kolejnym słowem znowu je otwarła. Jesteśmy nicością. Jesteśmy w jej władaniu. Zrobimy wszystko, co nam rozkaże. To nasze przeznaczenie. O Boże, co ona im zrobiła? Oddział Bravo. Brakujący żołnierze. Znalazłam ich.
kręci mi się w głowie. Nie. Muszę wziąć ostatnią dawkę antidotum. Ostatnia. Ancora de Ania te. Gdy umrzesz, również będziesz mi służyła. To tylko ludzie. Dasz radę. Caracol, quante agência.
Tika! Ale musimy to zakończyć, Nadia. Ciao!
Dosyć. Wiem, kim jesteś. Boję się myśleć, co przeszłaś, aby utrzymać się przy życiu. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Już po wszystkim. Nie musisz żyć w ten sposób. Serafima. To ty. Ale ty umarłeś. Mówili, że nie żyjesz. Wszystko będzie z nią w porządku? Nie wiem, ale nie będzie łatwo dla żadnego z was. Każda rodzina ma problemy. O, wiem, wiem. Dziękuję, Laro, za wszystko. Myślałam, że dam im chwilę prywatności i porozglądam się po okolicy. Rozejrzę się jeszcze trochę. Możesz spakować trochę jej rzeczy, aby przenieść je do wioski. Dziękuję, Laro. Do zobaczenia wkrótce.